Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption. Troszkę przerwy było, mało czasu na nagrywanie, ale teraz przysiadam właśnie do Reda, nagram kilka odcinków, nagram też troszkę z Assassina, żeby był jeden taki. W każdym razie przykra sprawa się stała, bo jakieś 2 godzinki temu przysiadłem, nagrałem sobie z 3 odcinki Reda właśnie i głupia sprawa się wydarzyła, bo wjeżdżałem na górkę, nagle się koń przewrócił, nie wiadomo z jakiego powodu. Czy potknął się o kamień, czy co on tam zrobił. I okazało się, że koń umarł. Można go było ocucić, raczej umarł. No, stracił całą energię, całe zdrowie. Można go było ocucić, ale niestety nie miałem tego przedmiotu. Także muszę ten błąd naprawić i w żaden sposób nie udało mi się go odzyskać, a tego białego konia jest niestety bardzo, bardzo szkoda, więc no niestety muszę powtórzyć to wszystko od nowa, co zrobiłem, także tamtych odcinków nie zobaczycie, ale mamy tutaj misję właśnie i mniej więcej postaram się otworzyć te wydarzenia, które zrobiłem, nie będę tu robił nic nowego. Dobra, dajcie mi spokój. Chcę otworzyć to, co zrobiłem. Także w tym odcinku będzie zabawna historia. Taki polski akcent, można by rzec. No i przede wszystkim polecam kupić to ocucenie dla konia, bo naprawdę z głupiego powodu można stracić najlepszego konika w grze. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. Here with me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I przede wszystkim, dobra, nadpisz mi to. Przede wszystkim co jakiś czas róbcie sobie róbcie sobie autosave'y, bo no widzicie, głupie jakieś potknięcie konia o własne nogi, czy co tam konie mają. I może wam to zepsuć całą rozgrywkę. Dobra, jechaliśmy tutaj do tego ziomka. Dokładnie, do pana Wróbla. I tutaj się uśmiałem niemiłosiernie na tej misji. Może uda się też skrócić niektóre rzeczy. No tam jakieś aktywności poboczne też czyniłem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No postaram się otworzyć jak najbardziej fabularnie wszystko tak, jak to miało miejsce, więc zobaczymy. Ale jestem zadowolony, że miałem tego save'a właśnie, nie grałem na autosave'ie cały czas. I tego konia w jaki sposób można sobie przywrócić. Tutaj jest wysoka grzywna za nas. Także trzeba będzie uważać. Oj, właśnie pod taką górkę wjeżdżałem jak tutaj. Coś takiego, dokładnie coś takiego. I się przewrócił, nie? I koniec. I nie ma konia. Poczekaj tu, koniku. I słuchajcie tego, nie? To jest kosmos. Przepraszam, co pan robi w moim domu? English? Speak English? Me? Silesia. Gościu ze Śląska, nie z Katowic, albo z Chorzowa przyjechał. German. Mein Herr, sprechen das Kaiserreich. I don't speak German, native. I'm here for money. Money you borrowed from Leopold Strauss.
Leopold Strauss. So it's time to pay. Where is it? No, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. Dobra, otworzę wydarzenia takie, jakie były, czyli nie będę go tu zabijał. Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Stop! Już nie mam siły! To nie jest zły Śląsk. Dobra, możemy teraz go okraść. On to jakoś super. Super kosztowności nie ma, no ale. Pozwoli nam to troszkę rozwinąć. Jeszcze coś tu było? Jeszcze coś tu jest. Dolna szafeczka. Okej. Ale wiecie co, nawet nie jestem jakoś za bardzo poirytowany tym faktem, nie wyłączyłem gry, nie odpaliłem Assassina, żeby teraz nagrać. Tylko z przyjemnością, tak sobie tutaj podchodzę drugi raz, żeby wam zaprezentować, co się będzie działo. Otwieraj ta szuflada. Dobra, Polaku, ty się powinieneś cieszyć, że cię nie zabiłem. Prymitywie mi powie. Nie no, jeszcze coś tu chyba można znaleźć. Ale dobra, skoro mi każą, zostawię naszego polskiego przyjaciela w spokoju. Chociaż on tu jeszcze pokoje ma, wcześniej tu nie wchodziłem. O, proszę. Nawet ci majtki, chłopie, zabiorę. Nie. Chyba majtek do końca nie chcę zabrać. Właśnie, czemu ja tego wcześniej nie przeszukałem? Dobra, tu nic nie masz. Dobra, już opuszczam dom. O, tu jest właśnie szafeczka. I tu powinno już coś być. Kominek by się też przydał, no. Zauważyłem, że oni w kominku mają mega dużo stafu i pieniążków przed... No co ty? Szalałeś? Czemu oni telewizorów tu w ogóle nie mają? Aha, bo 1890. Dobra, tu nic nie ma. Bezsensowne otwieranie szuflad tylko. O, proszę bardzo. Nie, nic nie ma. Biedak. Dobra, no skoro ty nic nie masz, myślę, że chociaż jakiś może easter egg, jakaś mapa skarbów. Dobra, nara, Polaku. Też właśnie po nagraniu tego odcinka uświadomiłem sobie, że twórcy po prostu tu się z Polski nabijają, że wszędzie długi. Złodzieje, nie wiadomo co. No niemiło z ich strony, bardzo niemiło. Aczkolwiek większość Polaków się cieszy, że usłyszeli swój ojczysty język w takiej grze. Czemu nie? Było jaj tam w garba, nie? No jedzie konik. On jest chyba niespokojny z tego co pamiętam.
Dobra, i teraz to, co żeśmy tam zarąbali. No, o Boże święty. To, co żeśmy zarąbali tamtemu Polaczkowi, musimy wrzucić do skrzynki i dzięki temu będziemy mogli rozbudować troszkę nasz obóz. Dzięki tej księdze, która tu jest właśnie zielonej. Chłopie, nie teraz, teraz ma misję. Dobra. Wrzucamy to i około 120 dolców powinniśmy mieć, żeby wydać. 103. No wcześniej miałem więcej. Nie wiem, czy jakieś cenniejsze przedmioty zebrałem, ale jak widać, no tylko my tutaj coś wrzucamy. Przynajmniej głównie. Dobra, następna strona. No i mamy tu przeróżne rzeczy do upgrade'owania. Ja zupgrade'owałem właśnie jedzenie. Można coś z bronią, ale to już jest mega drogie. Coś z koniami. Wezmę jeszcze raz to samo. To mi najbardziej odpowiadało. Zwiększ maksymalną ilość zasobów. Dodaj świeże owoce i zwykłe jedzenie w puszce. No myślę, że to jest spoko. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Dow. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, the pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. No, I usually do. I know. Dobra, i tu dostaliśmy też liścik. Także posłuchajmy. Brodę mam na 6 bodajże. Tak. Tak, troszkę podziałały te eliksiry. Dobra, gdzie ten liścik? Nie fotografia. List. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story, not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. No i dostajemy liścik od byłej, która chce się z nami spotkać, bo ma prośbę. Nie będę wam teraz tutaj jakoś wąsa mu w sumie ogolimy. Spoilerował, co? Co ona od nas chce, bo to po prostu sobie zobaczycie. No i zdecydowanie lepiej. Włosy na pomadę, trzeba kupić też pomadę. Dobra, ogólnie teraz jedziemy z tego, co pamiętam. Tu jest ona, nie? Nie, tu jest Thomas. Tak, do Thomasa ona jest tu wyżej. Dobra, czyli zapierniczamy tu w tym odcinku jeszcze. A w kolejnym udamy się w te rejony. Dobra, wyłaź z tego obozu, bo to za długo trwa. Zdecydowanie za długo to trwa. Jak on chodzi po tym obozie. Dobra, chodź konik. Kici.
Chodź tu piękną ścimę. Dla ciebie się tak poświęcam i nagrywam to jeszcze raz. No chodź. Co tam, mordeczko? O, śliczność, no. Dobra, chodź, wyczyszamy cię. Dobra, jedziemy. Gra mi też pokazała w którymś momencie, że jak będę odpowiednio w rytm klikał X, to się wtedy koń nie będzie męczył, ale ja nie do końca wiem, jak to zrobić. Ktoś mnie tam chciał zastrzelić? Albo mi się wydawało. O, chcą. No, bez kitu, jadą jakieś gamonie. Nie chcę ich zabijać, bo prawdopodobnie grzywna jeszcze bardziej. Oj! Mordo, jedź! Jeszcze bardziej wzrośnie, także no. Nie jest mi to na rękę. Chyba źle zrobiłem, przejeżdżając na drugą stronę. No, zdecydowanie. Dokładnie. Spokojnie, koniku, spokojnie. To jest grzywna, tylko dycha, także na spokojnie. Czekajcie, bo on się coś męczy. Powolutku, powolutku. Dobra, jesteśmy tu na farmie już. I z tego co wiem, to on jest właśnie tutaj. Spróbuję tu podziałać może inaczej niż w ostatnim odcinku, bo... Znaczy w ostatnim podejściu, bo okazało się, że on jest biedakiem bez kitu. I no nie do końca ma kasę. Czy ja w ogóle mam na sobie teraz zimowe ubrania? No okej, czyli nic się totalnie nie zmieniło. On nam teraz sam wróci do obozu. Zdamy raport. Będziemy mieli troszkę wolną tutaj dróżkę.
kolejnych poczynaniach, bo ten quest tak jakby się w tej chwili już kończy. Jakieś tam poboczne będą takie odbieranie długów, ale jeśli chodzi o główny wątek, to już nie. Przynajmniej na tą chwilę, do której ja tam zdążyłem dojść. To sobie tutaj objedziemy, żeby nie trzeba było zapierdzielać znowu przez ten cały obóz. Ale ładnie, co? Kurczę, taka rzeczuszka tutaj, ten. No jedziesz, konik. Dobra, widzę, że dalej podjechać to on już nie mógł. Dobra, no i to mamy wykonane. I tak, kolejne co zrobiłem, to pojechałem do mojej byłej. Oho, 2 minuty 10, super. No średnio się to udało. Tak, pojechałem tu do mojej byłej. Ona jest dokładnie tu. Ale w chwili obecnej nie chcę jechać. Chcę jechać gdzieś. Gdzieś tutaj. Tutaj będzie babeczka, która nas zaprowadzi do ciekawych rzeczy. W sumie tam, gdzie bym się chciał udać w kolejnym odcinku, a to zbyłam sobie troszkę, przeniesiemy w czasie. Czy ona tu będzie? Bo tu ma być taka kobitka. Tam chyba na streamie gdzieś spotkaliśmy, że kłonie zdech i tak dalej. I ona nam nawet całkiem drogocenną rzecz daje, więc warto by było ją jeszcze raz zdobyć. Przyspieszmy może tempo. No i to nie do końca było tutaj. Kurczę, gdzie to mogło być? Ona chce, żeby ją zawieźć do tego miasta. Nie wiem, może tu? Spróbujmy. Nie. Gdzie ty tam chciałeś?
Ło, bo nie do końca mnie ten koń teraz słucha. Chyba jakiś, kurde, był ten wąż czy coś. Też nie do końca. Dobra, no to udajmy się po prostu. W stronę tego miasta i już. Ona tak jakby z jednego miasta do drugiego chciała. Ale nie wiem, czy jestem w stanie ją gdzieś tu spotkać. My spod górkę. Może to jest losowo? Czemu nie mogę z nim pogadać? Aha, chcę kasiurę. Spoko. I co teraz? Są tam pieprze, jakieś bzdury. Dobra, no tej kobitki gdzieś tu na tej drodze nie znajdę, więc troszkę lipa. Wiem, że mnie kierowało do misji, ale to jeszcze tej misji nie mamy. No trudno, no. Najwyżej to się ominie. Teraz ważniejsze jest to, aby dojechać do miasta i zakupić tam to coś, co może odsucić nam konia. Dobra, tutaj mamy kasiura do odzyskania. Widzę, że tego kogoś tu nie ma. Gdzie to jest ten...
Domino, sklep wielobranżowy w tym. Tu nie ma w tym mieście? Ciężko stwierdzić, tego pytajnika, boże, dolara też nie ma. A z tą laską to wystarczy po prostu, no to jest krótkie. A widzę, że ich tu nie ma. Spoko, konie. Dobra, on nie wie. Z jakim Cooperem? O czym wy pierniczycie? Dobra, tutaj mamy kolejną misję, także no, pożegnajmy się w tym momencie, a tę misję sobie zrobimy w kolejnym odcinku, bo ona też wchodzi w szereg tych misji, które wykonywałem w tamtych odcinkach, także do usłyszenia. Hej, hej.